zostawiając komentarz, subskrypcję czy też oglądając reklamy, wspierasz ten kanał i pomagasz w jego rozwoju. Dziękuję. Witajcie moje straszydła, witajcie w vlogu kryminalnym. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem innym. Jest poniekąd spontaniczny, gdyż pojawią się tu również wstawki podcastowe, dlatego mówię poniekąd. Będzie to takie pół na pół. Skąd w ogóle pojawił się taki pomysł? Jakiś czas temu dodałam na Instagram podcastu post odnośnie sprawy z mojej okolicy. Jest to historia, która od 2 lat siedzi mi z tyłu głowy, tylko że wcześniej było na jej temat mało informacji i dlatego jej w sumie nie tykałam. Ale odkąd tylko się wydarzyła, to naprawdę poruszyła moją taką tutaj społeczność, w której się obracam. Sporo osób przyjęło się po prostu tą historią, gdyż takie rzeczy no nieczęsto dzieją się w takiej okolicy jak ta, w tak spokojnej okolicy. Teraz pojawiło się więcej informacji, dlatego pomyślałam, że warto byłoby pokazać wam co i jak, gdzie się działo. Opowiedzieć też tę historię z tego względu, że im więcej osób o niej usłyszy, to jak wiecie, czasami są po prostu szanse na to, że sprawa się rozwiąże. Niekoniecznie ten materiał może pomóc w rozwikłaniu tej sprawy, ale w sumie czemu nie? Czemu nie pokazać wam i nie opowiedzieć wam historii tej kobiety, która naprawdę chyba zasługuje po prostu na to, by ktoś przejął się jej losem, bo no w sumie przejmuje się jej losem bardzo dużo osób tutaj, ale tam gdzieś chyba ktoś na nią czeka i szuka jej, a nie wie tak naprawdę, co się z nią stało. To jest chyba najgorsze. To jest historia odnalezienia zwłok niezidentyfikowanej kobiety tuż przy granicy belgijsko-niderlandzkiej. Tam właśnie was zabiorę. Mega się stresuję. Ja już się przygotowałam w ogóle na tę małą wyprawę. Trochę pozwiedzamy, trochę pokażę wam okolicę, w której mieszkam i no te wszystkie miejsca, które tyczą się po prostu tej historii. Tak więc ruszajmy! Westdorpe to niewielka holenderska, czy jak kto woli, niderlandzka miejscowość, która mieści się w prowincji Zeeland, tuż przy kanale Hentternoisen. Na ogół jest to miejsce bardzo spokojne, no może oprócz ostatniego zamknięcia laboratorium z narkotykami, czy właśnie tego porzucenia zwłok. Znajdujemy się właśnie przy kanale Hentternoisen i ja długi czas żyłam w przekonaniu, że to właśnie tutaj zostały odnalezione zwłoki tej kobiety, właśnie gdzieś w okolicy tych krzaków, w okolicy budynków mieszkalnych. Jednak nie. Okazało się, że istnieje jeszcze jedna droga za tym mostem w stronę Belgii, bo w tej chwili znajdujemy się właśnie w Holandii. Za tym mostem znajduje się droga, którą również rzadko bo rzadko, gdyż no ludzie częściej wybierają właśnie to miejsce, w którym teraz się znajdujemy, czyli drogę z Westdorpe. Mam nadzieję, że mimo wiatru dobrze mnie słychać.
ja zabieram was właśnie tam za ten most. Byłam tam tylko raz. Wtedy nie wiedziałam, że jest to właśnie to miejsce, w którym odnaleziono niezidentyfikowaną kobietę i no teraz jedzie mi się tam troszeczkę gorzej z takim ciężarem na sercu. Jedziemy. Mimo tego, że ta droga jest rzadko uczęszczana, z tego co słyszałam, widzę już jedną osobę. Tu jeszcze znajdują się ostatnie tereny mieszkalne, a z tej strony mamy kanał. I za chwilkę no ruszymy już po prostu prosto tą drogą, o której właśnie wam mówię. Halo! Dobrze, że jest jeszcze winno, mimo że jest już prawie godzina 21. Czuję się odrobinę niezręcznie. Jesteśmy już coraz bliżej tego miejsca. Jak widać, jest to spory kawałek drogi, gdyż jedziemy pod samą Zelzatę, pod samą Belgię. Jesteśmy to właśnie gdzieś tutaj, w tym miejscu na rogu. Chwila, muszę zejść z rowera. Nie chcę za bardzo zbyt długo tu stać. Gdzieś tutaj, w tych, wydaje mi się, że bardziej, że tu gdzieś w tych krzakach, przypadkowy przechodzień zobaczył, no tak nie do końca dobrze ukryte ciało z tych zarośli. Tutaj wystawały nogi i oczywiście jak to w podcastach True Crime bywa, to nie był manekin. Nie wiem, czy już wspominam, że to był 22 czerwca 2019 roku. Policja pojawiła się dość szybko z tego co wiem. Pojawiła się szybko. Jak widzicie, to jest w ogóle miejsce z dala od czegokolwiek. Policja pojawiła się szybko, tylko był pewien problem. Gdyż to miejsce, w którym jesteśmy, to tak jakby granica dwóch krajów, Belgii oraz Niderlandów, Holandii. I na początku trzeba było w ogóle ustalić, do kogo będzie należeć ta sprawa. Wróciłam już do domu i za chwilę opowiem wam to, co chciałam wam opowiedzieć w drodze. Tylko najpierw zrobię sobie jakąś kawkę. Jakby to powiedziała Aga, wezmę jakieś piciu i przechodzimy dalej. Miałam sobie zrobić kawkę, ale zrobiłam sobie witaminę C. Chciałam wam powiedzieć to, co zostało mniej więcej ustalone i podane do informacji publicznej dla wszystkich obywateli. Pomimo jakichś tam niewielkich możliwości, policja zabezpieczyła około 400 śladów. W tym jeden dość ważny, nie mam pojęcia dlaczego, bo nigdzie tego nie podnoszą, ale zabezpieczyli koło ciała, nagiego ciała tej kobiety. Zabezpieczono reklamówkę ze śmieciami. I nie wiadomo, co do końca znajdowało się w tej torbie, ale
Podnoszone jest, że w środku była reklamówka sieci sklepów Intermarché, co jest dość nietypowe z tego względu, że w Holandii tego sklepu nie ma. Ten sklep znajduje się w około chyba dziewięciu krajach w Europie. W ogóle wytypowano kilka nacji, takich jak oczywiście holenderska, belgijska, ale również francuska, rumuńska oraz polska. Z tego względu, że te dwie nacje w dużej ilości znajduje się właśnie na tych terenach. Jest tu dużo emigrantów zarobkowych właśnie z Rumunii czy z Polski. No i właśnie też dlatego przejęła mnie ta sprawa, wiedząc, że kobieta mogła pochodzić gdzieś tam z na przykład Polski właśnie. Ja sama jakiś czas temu szukałam po bazach, listach osób zaginionych, czy jest możliwość, że w tamtym okresie lub okresie poprzedzającym podrzucenie tego ciała ta kobieta, znaczy zaginęła jakaś Polka. Były takie podejrzenia, ale o tym jeszcze wam opowiem w dalszej części tego filmiku. No i tak, i właśnie dlatego bardzo mocno poruszyła mnie ta sprawa. Za chwilę pokażę wam też nie pokażę wam zdjęcia zwłok, mimo że jest dostępne na internecie. Pokażę wam natomiast portret pamięciowy. Może warto jest się zainteresować, spojrzeć, poświęcić chociaż chwilkę. Nie wiem, jakoś mocno uderza mnie ta historia. Wiem, że nie tylko mnie, ale też na przykład moją przyjaciółkę. Na razie to tyle. Ja zabiorę was jeszcze w jedno miejsce, ale nie dziś. Nie wiem, czy to mówiłam. Wydaje mi się, że nie. Ciało tej kobiety zostało odnalezione 22 czerwca, ale spekuluje się, że mogła być tam około 2 dni. Zresztą sami widzieliście, że to jest koniec świata, w sensie koniec Holandii. No ta kobieta musiała w 2019 roku zginąć. Zginęła od postrzału, jak później się okazało. Jej nagość była celowa, nie została wykorzystana seksualnie. Jej nagość była po prostu celowa po to, aby utrudnić identyfikację zwłok. Jestem taka bardzo rozemocjonowana teraz i wszystko mi się miesza. Znam tę historię w sumie na wylot i potrafię wiele rzeczy przytoczyć tak po prostu w rozmowie z kimś, ale byłam tam pierwszy raz i kurczę, to jest takie, jeśli mocno się w to angażujesz, no to jest to emocjonalne. A my widzimy się za chwilę. Policyjny rysownik sporządził portret pamięciowy, który właśnie pojawi się na ekranie. Pojawi się tu kilka portretów, są one sporządzone na podstawie zwłok, ale najnowszy to skomputeryzowana wersja. Blada twarz, rude włosy, wiek denatki waha się między 50 a 65 lat. Miała około 160 cm wzrostu i ważyła 60 kg. Nie miała znaków szczególnych, jak chociażby tatuaże. Po roku ujawniono, że kobieta miała na ciele ślady po operacji. Usunięto jej macicę, jajniki oraz pęcherzyk żółciowy. Miała wycinany wyrostek robaczkowy. Kobieta została postrzelona, co było przyczyną jej śmierci. W internecie można zobaczyć pośmiertne zdjęcie, które opublikowano w celu odnalezienia potencjalnego świadka. Jednak ja nie będę dodawać go w tym filmiku, ponieważ od kiedy sama je obejrzałam, nie mogę wyrzucić ich z pamięci, dlatego po prostu podlinkuję wam je w źródłach. Pamiętam, że gdy w 2019 roku odnaleziono ciało tej kobiety, pośród polskiego społeczeństwa mieszkającego w okolicy krążyły plotki, że może być to nasza zaginiona rodaczka. Z tego co kojarzę, w tamtym czasie pewna kobieta wyszła z mieszkania agencyjnego i przepadła. Czy ktokolwiek sprawdził ten trop? Nie mam zielonego pojęcia, nie wiem.
nie ma takich informacji. Później w Zelzate, czyli tej belgijskiej miejscowości nieopodal, w parku odnaleziono zwłoki mężczyzny. I ludzie byli przerażeni, myśleli, że w okolicy grasuje jakiś morderca, że te dwie sprawy są ze sobą połączone. Potem okazało się, że ten facet uciekł z oddziału psychiatrycznego i sam popełnił samobójstwo. Podejrzewano, że zamordowana to zaginiona Niemka Monika Richel, gdyż portret pamięciowy bardzo przypominał właśnie ją. Ustalono, że nie jest to jednak ona, pewnie przeprowadzono jakieś testy DNA. Tak samo podejrzewano, że mogła być to Anne Elisabeth Hagen, norweska żona milionera, która została porwana w 2018 roku z własnego domu. Jednak był to również fałszywy trop. W programie Opsporing Verzocht w 2020 roku pojawiła się informacja o wyznaczonej nagrodzie za jakiekolwiek informacje, które pomogą ustalić tożsamość kobiety NN. Holandia oferuje za pomoc 15 tysięcy euro. Tenetkę pochowano kilka dni po odnalezieniu. Została pochowana na cmentarzu miejskim w miejscowości Terneuzen. Jest to większe miasto w okolicy, siedziba gminy. Podczas pogrzebu przemawiał między innymi burmistrz. Dzisiaj wybieram się na cmentarz miejski w miejscowości Terneuzen, czyli w tej siedzibie gminy. Miejscowości oddalonej 15 km od Westdorpe, czyli docelowego miejsca, gdzie zostały odnalezione zwłoki tej niezidentyfikowanej kobiety. Będę szukać jej grobu, mam nadzieję, że mi się uda, bo to by było takie zwieńczenie tego wszystkiego. Jestem już na parkingu, na osiedlu, ponieważ pod całym cmentarzem nie ma miejsc parkingowych, muszę się tam kawałek przejść. No i co? Pojawię się tutaj za chwilę z powrotem, dam wam znać, czy udało mi się odnaleźć tę kobietę, ten grób, czy nie. Ewentualnie może zrobię zdjęcie jej grobu, a jeśli nie, to wstawię zdjęcie z internetu. Także widzimy się za chwilę. Okej, to jest wejście na cmentarz. Okazuje się, że parking jest w środku, a no ja po prostu nie wiedziałam. Tam jest jakiś chyba pogrzeb, więc no sorki, ale uciekam. Wracam do was ze swego rodzaju sukcesem, gdyż udało mi się znaleźć ten grób i to całkowicie w krótkim czasie, bo szukałam go może z 15 minut. Szczerze powiedziawszy, mapa, która znajdowała się przy wejściu do cmentarza, całkowicie w ogóle mi nie pomogła z tego względu, że ten cmentarz jest ogromny. Ja w ogóle pierwszy raz widziałam tak duży cmentarz tutaj w Holandii, gdyż te wszystkie cmentarzyki w mniejszych miejscowościach są malutkie i tam na pewno wystarczyłoby kilka minut na znalezienie tego. Poszłam w jednym kierunku, kompletnie nie wiedząc, gdzie idę. I fakt, że wiedziałam, jak ten grób wygląda, gdyż na internecie znajdują się jego zdjęcia, pomógł mi oczywiście w odnalezieniu go i no, widać go było z daleka. Jest dość specyficzny, nie jest to prosta płyta, tak jak większość nagrobków, tylko jest to taka mała płytka z cytatem. Co więcej mogę powiedzieć? Mam po prostu nadzieję, stojąc nad tym grobem, tak troszeczkę myślałam o tej sprawie i fajnie by było, gdyby tożsamość tej kobiety w końcu została ustalona, żeby ktoś, kto jej szuka, jej bliscy, wiedzieli, co się z nią stało. I mam nadzieję, że po prostu
z czasem wszyscy, no może nie znajdzie się ktoś, kto poniesie za to konsekwencje, ale po prostu wszyscy zostaniemy tak troszeczkę uspokojeni z wiedzą, że jakaś tam niezidentyfikowana kobieta zaznała spokoju w takim sensie, no, że nie jest już osobą bezimienną, o, w ten sposób. No i co? I to jest już koniec tego odcinka. Już część odcinka zmontowałam. Chciałabym, żeby było lepiej, ale to jest w ogóle pierwszy raz, kiedy kręcę taki, właśnie przeszkadza mi tu słońce, ale nie jestem w stanie nic zrobić, bo jest bardzo dziwna pogoda. Chciałabym, żeby było, wiecie, w 100% tak, jak sobie wymarzyłam, ale niestety wiem, że na to potrzebne są inne możliwości, niż w tej chwili posiadam. Dajcie znać, jak podobał wam się ten vlog, co myślicie o tej sprawie, czy w przyszłości chcielibyście też widzieć jakieś inne kryminalne vlogi, bo szczerze powiedziawszy, mieszkam w takiej okolicy, że no mam blisko do niektórych miejsc, które są dość ciekawe. Do Belgii też, więc po prostu. Jeśli podobał wam się vlog kryminalny, to dajcie znać w komentarzu, a my słyszymy się już niedługo w jakimś kolejnym podcaście. Pa, pa!